Twoje wypacykowane foteczki. O, naprawdę! Nie! Nie masz szans! Dawaj, dawaj, 26. Pobijesz twój rekord, 26. Pobijesz rekord, pobijesz rekord. Yo, bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Pada, pogoda jest okrutna, nieprzyjemna, ale dzisiaj mamy krew, pot i łzy w wydaniu 130-kilowym. Za chwilę niespodzianka, jesteśmy we Wrocławiu, KFD. Pewnie już się domyślacie, co to oznacza i z kim będziemy nagrywać. Pomyliłem drzwi. Stare za spóźnienie, nie? Wpadam do Big Mike'a, siemano. Siemano, siemano. Jesteś po zawodach z trójboju, wracasz powoli do formy, tak? Więc drugi trening mówisz po zawodach. Okej, okay. To był wynik razem? No 840 kg. Ja z kulturystyką, powiedzmy sobie, odpuściłem sobie na ten rok, więc ta sylwetka jest zupełnie inna. Te mięśnie pracują w innych przedziałach. Nie ma tej wielkości, nie ma tego 3D. Ale to będzie podejrzewam w 2020. Teraz jeszcze jeden start, żeby większy total zrobić w tym trójboju. Może kiedyś kalistenika, bo też muszę, żebym też zadziwił parę osób, bo kulturystyka to nie jest, powiedzmy sobie, takie kalectwo, jak co niektórzy myślą. No. Czyli na koniec tego treningu robimy kilka ćwiczeń kalisteniki. Jak będę dobrze dogrzany. O. Dobra. Zupełnie inna tak. Nie, ja wiesz, ja Instagram nie raz widziałem, nie? No. Twoje wypacykowane foteczki. Powiedzisz, nie, zdjęcie masz spoko, jeśli chodzi o taką stylówkę, to powiem ci, dla wielu osób, moim zdaniem, powinno brać przykład, jak powinny wyglądać takie lifestyle'owe, luzackie, wiesz, dobrze stylówkowe zdjęcia, nie? To te ćwiczenia zobaczycie, jak się ja stękałem jeszcze, no mniej więcej podobny ciężar, ale to męczyłem się z paleciakiem. Czy no on też robił większym ciężarem, bo tylko ja mam takie słabe nogi. Smuteczek. Zobaczycie to w następnym odcinku. Nie śmiej się ze mnie. Także teraz robię ćwiczenie numer 3, bodajże zacząłem sobie pompeczkami na rozgrzewkę, później na skosie klatę i robię wycisk na barki żołnierskie. Czwarte ćwiczenie to będą dipy i coś poświrujemy, no i unoszenie bokiem obowiązkowo, ale to już tak sylwetkowo, hybryda. To na cześć Rambo, który będzie teraz w kinie niedługo. Tak, ale nie, szerzej złap. I ja bym ci radził nie łączyć dłoni. Szerzej jeszcze. Aha. Ile tak? 20 sekund wystarczy. Tu już nie odkładasz. Już tak, bo na pewno. 230, tak? A to jest ile? 110. Easy, bro, easy. Ja ostatni. Dobra, słuchajcie, treningi właściwie już skończyliśmy, to teraz na koniec robimy jeszcze szybki challenge dla Big Mike'a, ponieważ no, robiliśmy różne rzeczy, nie mogliśmy za bardzo się tam zgrać, bo nie chciałem przeszkadzać, to teraz go przetestuję z kolei pod kątem kalistyniki, więc zobaczymy, jak sobie radzi w niektórych pozach. Ja tutaj dam kilka na przykład, żeby nie zabierać dużo czasu, a wy możecie zostawić w komentarzu propozycję na, powiedzmy, przyszły challenge. Jak teraz da radę, jak sobie poradzi, to w przyszłości, jak się przygotuje, to go przetestujemy na wyższym poziomie. Ona się tak poinstruował. Dobra, to kalistenika. Pierwszy pomysł, stanie na rękach dla Big Mike'a, wyzwanie. Na biegu? Tak jest. O, musisz mocno zaskoczyć. Wiesz co, ten ciężar, środek ciężkości już musisz mieć nad głową, żeby nie spaść z powrotem. Dobra, dobra.
Dobra, dobra. I teraz. I popka, i popka, idę w górę. Jest, jest, dobra. Zaliczamy. Zaliczamy. Ale sita już puściłem. To jest jeszcze rzecz spore. Już drugie. Okej. No. I przytrzymać na kąt 90 stopni. I trzymać, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Kozak, no siedź, dobra, bardzo dobrze. Bardziej kondycyjnie podejrzewam, że wiesz, żebym nie dał rady tego ale zrobić. Dobrze. Ale mięśniowo myślę, raczej myślę, żebym zrobił dużo figur, może nie w wielu powtórzeniach. Tak, ale byś chwilę przytrzymał. Ale bym przytrzymał. No, spoko. To nie jest problem. O, na proste! Ale nie robicie raczki, rób tego tak front levera. Patrz, na prosty, okej, okay, okej okay. I proste ręce teraz, proste ręce. Nie! Nie masz szans! Trudne, kurde, trudne. Trzy. Zrobimy pięć, a resztę zostawimy na przyszłość. W komentarzach napiszcie, aha, co byście chcieli zobaczyć, pomysły, nie? Na realizację. Coś takiego? Musisz, a? Do tego popki? Tak, tak, tak. Tylko się wybijasz dynamicznie i wyrzucasz ręce do przodu. Jedna trzecia ruchu, ale dobrze, no takie. No wiesz, no, czekasz też od ale bardzo jest dobrze, dobrze, nie? Mega. Dobra. Zacząłem test, a teraz się okaże, że ja dostanę po dupie. Zobaczysz, niemożliwe, jak. Nie, czekaj, czekaj, bo coś mi się tu nie zgadza, naprawdę. Czy mi w tym momencie on mówi, czekaj, że mam się zrobić pistol squata na sztandze? Nie. Nie gadaj mi. Ja pierdzielę. Poszło? Było? No było, nie? Do widzenia. Proszę, zapraszam. Ja. Bez budu trochę chłopacko. No. Jest, jest to. Ale beka, stary. No. Naprawdę? Tak. No nieźle, ja w ogóle nie mówiłem czegoś takiego. Nieźle, naprawdę nieźle. Słuchajcie, siłownie już zamykają i tak przetrzymaliśmy, bo byliśmy tutaj godzinę dłużej niż powinniśmy. Ale wychodzimy, kończymy, spoko, naprawdę jestem pod mega wrażeniem Big Mike'a, że dał radę, tak sobie poradził z tą kalistyniką. Jadę teraz do swojego zakwaterowania, do swojej kwatery. Dobra szamka jeszcze mnie czeka. Po kolei, dawaj. Ogólnie to jest siłownia, nie? Dawaj, co to jest? To są drążki. Drążki? To jest moja szafka, z której mogę ręczniki wyciągnąć. Moje koła gimnastyczne, super odwzorowane afro na głowie. I szeroka klata, szerokie bary. Nie? Czyli ogólnie moja wymarzona siłownia w przyszłości, którą będę miał. Jak podrosisz, to zamawiasz buty i dżejki. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Siedzimy teraz w restauracji Wasabi i mamy tutaj dwóch gości ze mną. Tomka i Bartka, nie? I ja tutaj siedzę, bo zobaczyłem filmik, na którym ta osoba, ile masz lat? 6 lat, robi 27 pompek, nie? Tutaj macie, pokażę wam teraz, robi. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale tak słyszałem od waszego ojca, że się inspirujecie i że ćwiczycie, że tam oglądacie tego YouTube'a, tak? Więc dzisiaj z tej okazji właśnie zrobimy wspólne pompeczki. Co wy na to? Robimy? No dobra. Ile dzisiaj robisz pompek? 25. 25? Ja nie zrobię dużo, bo jestem po treningu. Ale spróbuję zrobić tyle, co ty. Nie wiem, czy dam radę. Dobra? Dobra. Lecimy. Robimy. Bo nie mam powodu. Zaczął się wstydzić na przykład. Taki, ale ja też się czuję tak często. A za każdym razem, jak się wstydzę na przykład, to robię wszystko, żeby to pokonać. Tak po prostu dla siebie, bo później w życiu robię jeszcze więcej, bo mogę zrobić jeszcze więcej, bo już jakby wiem, że mogę to pokonać. To jest tylko takie uczucie, nie? Maksymalnie?
75 zrobiłem, może tak wiesz, na raz, ale to było wiesz, no może bym zrobił 75 pompek. Robimy? Dobra, dobra, dawaj. Okej, okay, normalnie. To co, liczysz? Dawaj tempo. Raz, no, no. Raz. Dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, Bartek, dawaj. Licz. Daj, patrz ile robisz. Już 12. Zrobisz 15. Dawaj. Oddychaj. 16. Okej. 17. Ja liczę, a ty tylko oddychaj, okej? Okay? Ja liczę, patrz, no. 18. Okej. Okay. Wdech, jak schodzisz na dół, to wdech, patrz. Okej, tak. 20, robisz tak, zobacz. No, 21. Dobra, dawaj. 22. Ale 23. Masakra jaka beka. 24. Jezus, ja nie wiesz. 25. Dawaj, 26. Pobijesz twój rekord, 26. Pobijesz rekord. Jeszcze 27. Patrz, ostatni. Bijesz teraz, bijesz rekord. 28. Zobacz, 30. A, jest. Zobacz, stary. Po treningu. Ja jestem po treningu. Nie mogę zgiąć rąk. Bo mi spięło tricepsy. I nie puszcza. Czekaj chwilę. Słuchajcie. Przeżyłem w ogóle skurcz życia, nie wiem w ogóle skąd to się wzięło, ale tak mi przypięło ręce, możliwe, że na tym treningu za bardzo dałem popalić w kość i teraz jak z marszu zrobiłem na takiej adrenalince jeszcze z chłopakami, nie chciałem się zbłaźnić, nie, i tutaj liczyłem tego, naprawdę zacząłem panikować, musiałem wyjść i zacząłem panikować. Tak czy inaczej, naprawdę wielki zbieg okoliczności i cieszę się, że tutaj przyszedłem. W Osabi, jak będziecie we Wrocławiu, to polecam serdecznie, bardzo dobre jedzenie. Chłopaki, dzięki za dobre pompowanie. Zamykamy odcinek. Naprawdę bardzo miło wiedzieć, że młode pokolenie ogląda i się inspiruje. Dobra, to jeszcze nie koniec, bo wszystkiego nie powiedziałem. Musiałem tutaj podejść na ten, nie wiem, plac neonów. To jest podobno nowa rzecz we Wrocławiu, ale robi na mnie duże wrażenie. Taki Times Square nowojorski. Podobno to są wszystkie neony, które kiedyś we Wrocławiu były zawieszone w różnych miejscach. Zostawiam was z tym, kończymy vloga, bardzo fajny dzień, inspirujący, motywujący. Pamiętajcie, teraz możecie się spodziewać filmów w niedzielę i w czwartki. Epizod z daily vlogami był mega ciężki, myślę, że do niego wrócę, ale dopiero kiedy będę miał sprawdzonego operatora i gościa, który potrafi to wszystko montować. Zostawcie łapę do góry, subskrybujcie kanał i widzimy się niedługo, czyli w czwartek. Peace out, brother, buziaczki, dobranoc i na razie, yo.